Cześć, Rokan z tej strony, witam was bardzo serdecznie. Kontynuujemy przygodę z prologiem w Greymoors. Dużo nam już nie zostało, naprawdę dużo nam już nie zostało do zrobienia. Zapominam, że nie muszę do nich podbiegać, mogę od razu atakować, bo przecież jestem klasą walczącą w zwarciu. Jakoś do mnie jeszcze nie dotarło. Jesteśmy już bardzo blisko końca. W zasadzie po tym questie zostały nam jeszcze tylko dwa. Tak naprawdę jesteśmy w domu. Flame. A, ten, który mam, jest lepszy. Tu widzę, że inni gracze biegają. Powinno pójść szybko, nie powinno mieć tyle traszy po drodze. Też jest taki mini wyścig między wszystkimi graczami. A, recepty nie zebrał. Dobra, idziemy dalej. Do góry. Dobra. A, bo jej się nie podoba, że idziemy w złą stronę, tak? No trochę tak... Tędy chyba. Tędy. This must be the place. I'll go back and get... We're here. The princess insisted. We followed at a safe distance. Only advanced that way. Czyli tamten quest, no dobra, zrobimy go wracając. William mnie stamtąd nie wyrzuci. Może szybciej, nie, lepiej może zrobić górę najpierw. I cały duelfa potem tutaj zejść, szczerze mówiąc. To jest chyba instans w dungeonie, generalnie. Tak, to jest dobra, to tu wrócimy na sam koniec. Najpierw zrobimy górę. A potem się tu wrócimy. Nie ma co. Potem to trzeba zatłuc jeszcze, bossa ja bym chciał już też przy okazji zrobić to, skoro już tutaj jestem, żeby tu więcej nie wracać. A potem tam jest jeden Skyshard. Chyba wart skill pointa zresztą. Więc proszę, niech sobie państwo ponarzekają, ale... W sensie PC. Ale ja mam co robić. Dobra, jedziemy w tą stronę w takim razie. Nie, tędy. To mi za bardzo nie pomaga ta Alwincowa. No spoko.
zdrowia z ognia. Zrobimy to szybko, dlatego że chcę mieć to zrobione. Ja mówię, no nie chcę już tutaj wracać. Po co zresztą? Mogę zrobić, co do mnie należy. Zajebiste to, że Templar ma tyle obszarowych ataków. To jest na solo, potem będzie super. Zresztą Templar ma jeden z najlepszych healów w grze, który działa tak, że póki zadajesz damage, to się leczysz. Jest genialny. Z dobrym gearem jest total po prostu. A, to jest chyba boss? Nie, to jest... Shard. Pierwszy z trzech. Okej, okay. Następne dwa. Czy idziemy w tą stronę? I do góry. Duch. Siadł interrupt. Tu będzie gigant, coś tak czuję, czy... Nie. Jestem teoriuszem, więc teoretycznie powinienem z duchami mieć... by dobrze radzić. Dobrze. To już byliśmy... nie, tędy. Mogłem biec z innymi, byłoby szybciej. Się teraz tak szarpać, no ale jeszcze z tym. To jest boss dungeonu. Super, czyli mamy to odbędzkane. Zostały dwie lokacje do zrobienia. Jarl Hagridan has a matter of urgency for you to attend to. Miejmy nadzieję, że to jest koniec. Znaczy, że ten quest nie będzie się dalej ciągnął. Teraz quest ma 1290. Nekromanta, na 1290 hit pointów, wow. Imponująco. Oczywiście możemy załapać za darmo na darmową jazdę. Sam quest, albo i nie. Dobra, mamy tarczę. Wodę. To chce your colors? Aha. Dobra, idziemy.
Dobra, idziemy z powrotem na dół. Bo ten to się szuka. Tak, bez potężnego gracza idzie trochę wolniej. Ale 1290 champion pointsów to już jest wow. To już jest naprawdę ktoś musi. Podejrzewam, że grać od początku, kiedy ten system w ogóle wszedł. Generalnie masakra. Dobra, idziemy zrobić to. A potem trzeba pogadać z Your Colors. Następne dwa questy niestety są też tak rozległe. Chociaż chyba nie. Będzie się działo szybciej. Bo tak patrzyłem, tak mówię, no sprawdzałem. Mówię chyba dwa ciki temu, albo dzień temu. Czekają. Tu będę miał pewne wsparcie drużyny, czyli będę miał DPS-a, pewnie healera i jeszcze jednego DPS, więc przecież nas czekało starcie z nimi, fajnie. Będzie podejrzany nie zaczął gania. And you're about to join him. Impudent mortal. Pay for your crime. Cool. Now rest of his curse. Allow me the honor of spilling. Kobitka jest. Very well. Oj tu, śmierdzący kundlo. Powalczymy. Lepiej nie włazić. Łatwo poszło. I think it worked. I stood in a hero storm and nothing happened. Never better. We need to create as much of the elixir as possible and distribute it throughout Solitude. Okay. I know, right? It happened so quickly. When we confronted Radha, it certainly gave us a fight. I don't disagree. No dobrze, teraz tak, ja pójdę tędy. A tak mnie to zaprowadzi. Zobaczymy. Kremu Kermes. Nie wiem, czy nie będę musiał wrócić jeszcze do tego dungeonu. Bo mi się wydaje, że tam mam quest z Gidi. A może się mylę, zaraz zobaczymy. Na razie walka łatwa. Fajne są walki z bossami, ale dosyć łatwe. Dr. Alvin. Tak, czyli generalnie See Your Colors. Mamy porozmawiać. Gdzie jest ten Western Skyrim? Thank you.
Dobra, generalnie trzeba się stąd wydostać, to na pewno. No to co to jest? Tak tu adwencjowe. Dobra, jak stąd zejść? W ogóle się nie pozabijać. Okej. Szybkie leczonko i lecimy stąd. Ten dwór zrobiliśmy, więc generalnie to jest wszystko ok. Zawsze ten album ma do powiedzenia. Despite what he's put me through, I felt his torment. You're right. I'll give him the burial he seeks, so we can both. Wow, fajnie. Nowy dungeon. Pompujemy magikę. Teraz pytanie na to, skill pointsy przeznaczyć. Fajna. Podejrzewam, że będę to chciał mieć, ale zobaczymy. Nie wiem właśnie, czy mam Wall of Elements rozwijać dalej. To jest level 14, zaraz zobaczymy. Prism, Underdawn's Wrath, class, to into the red. Okej, Prism. Class, Stone's Wrath, Prism. Tak myślałem, to generuje ultimate, to jest bardzo fajne. Dobra, to spadamy stąd. Jak najszybciej do zamku. Zakończyć Great Hosta. W ogóle powiem, że Templar jest nie tyle może fajniejszy od nekromanty, co wiele bardziej dynamiczny. Bardzo się nieprzyjemnie gra. Mam w sobie taką... No nie wiem. Nie zawsze jest tak, że klasa, która nam się wydaje fajna w założeniu, jest faktycznie fajna, jak się zacznie nią grać. I tak było z nekromantą. Znaczy, nekromant się podoba, ale pod wieloma względami jest bardzo fajny. Natomiast sporo mu moim zdaniem brakuje, jeżeli chodzi o... Znaczy, jeżeli chodzi o dynamikę... Jeżeli chodzi o dynamikę rozgrywki, idziemy jeszcze tutaj też... Kurde, jestem fanlarem całym. Jeżeli chodzi o dynamikę rozgrywki, to jednak Templar jakoś mi bardziej pasuje. Jest taki... Nie wiem, jest troszeczkę inne. Zresztą tam Necro to jest zupełnie inny rodzaj gry, bo tam walczymy w zwarciu. Jest trochę trudniejsze na pewno Templara. Templar zaczyna z zasięgu i jak chce, to może ten zasięg utrzymać i cały czas utrzymać DPS. W przypadku klas na staminę, które walczą w zwarciu, tego komfortu nie mamy, chociaż Necromanta jest takim trochę hybrydą, bo może nadal za staminę kastować bardzo mocne czary. Więc no, jest ciekawym rozwiązaniem też. Tak jeszcze podomykam tutaj questy, żeby nie biegać i podejrzewam, że część questów, które mam tutaj gdzieś rozpoczęte, to je zakończę po prostu. Zanim się przeniesiemy do pierwszej strefy dla Ardamar Dominion. Tak mi się wydaje, że ma to sens. Nie będę już się wracał do waypointu, tylko wydam kasę. Mam jej całkiem sporą, jak na taką postać. Powinien zacząć trochę zarabiać, bo zaraz mi zacznie brakować pieniędzy na opłacenie gildii. Z drugiej strony... Na ten moment chyba z gildii za bardzo nic nie potrzebuję, więc dobrze mogę ich kopnąć w dupę i sobie wrócić, kiedy będę miał ochotę. To nie jest tak, że oni się na mnie obrażą, mniej więcej już nie przyjmą. Zresztą jak widziałem stan majątku gildii, to... You'll want to turn back when it's down. A storm, someone.
Finally, a bit of good fortune. How does I patrol after that all the time? We trained all. Przewijam go, sorry. On mi dał następny quest, oczywiście, tak? Ante Blackridge Barrow. O, jest. Chyba na razie darujemy tą imprezę. I grzejemy do miasta. 79 to jest nic. A te questy potem myślę, że dokończymy jeszcze w ramach jednego odcinka pewnie. Bo to będzie rushowane. I tyle. Dobra, najpierw, żebym nie zapomniał, idziemy do stajni opłacić codzienny baw dla mounta. Spróbujemy się zdążyć jeszcze na buffie do expa, oddać następny quest. 5%. Jeszcze tylko 55 dni. Masakra. No a to jest... To nie jest taki duży problem, że mam być szczery. W sensie to jest jeden z tych takich... Chyba lepsze jest to, szczerze mówiąc... Nie wiem, musiałbym się zastanowić, bo na przykład farmienie reputacji niektórych z frakcji w WoWie było bardzo fajne. Były bardzo fajne daily questy na to. Inne były strasznie nużące. Zwłaszcza te wszystkie, gdzie trzeba było zbierać jakieś przedmioty, oddawać, farmić. Chociaż tego bardzo szybko w WoWie zrezygnowano. I z czasem były też tylko daily questy, które dawały bardzo przyzwoity hajs przy okazji. To jak widzicie, mamy jeszcze całą masę questów. What do you want? Dobra, na razie idziemy. Go to Blue Palace. Może tym razem będzie klejnot? Będzie warto coś tutaj ukryć? O. Nikt nas nie przyłapał. Kradziono nie tuczy. Jeżeli nie damy się trzymać. Zakończmy grę hosta wreszcie. Listen to your dog. We need to do something. Don't test me, Redhorn. I know exactly what I need to do. Our enemy circle. Moim zdaniem on się zaprzedał tym wampirom z jakiegoś powodu. My daughter turns against me. What's next? Will my beloved wife return to accuse me of some heinous crime? Well, get to it. Tell me about Svana's miraculous elixir before I have the lot of you talk. You represent my most hated enemy, and expect me to believe a word you say? Even if you speak true, worms have found purchase in the wood and seek to rot my kingdom from within. I will not let solitude and the Western Holds fall. Trust Svala. Perhaps. No. No! Your honeyed words are but echoes of my most obstinate foes. Czym jest właśnie tak? Ktoś mu dostał się do głowy. Niemożliwe, że nie wierzy własnej córce. Help! I need no help from the likes of you. Don't be a fool, father. This elixir will save our people. I didn't think you had it in you, daughter. You have actually surpassed my expectations, more's the pity. And I'll hear no more talk of this miracle elixir. Słuchaj go. The Grey Host is my true ally. Once the Harrow Storm engulfs solitude, my kingdom will endure for all eternity. Okay. Mówię, że mi coś nie tchało. I should have sensed it. Svargrim's a vampire. Svana. Not now, dearest. I need to think about this. Czego zatłuc? Taka prawda. Svargrim's a bastard, but King Yoren. Not everything is as grim as it appears. We did create an elixir. Szkoda, że nie używam mógłów. How could you? My
Working with the Grey Host. How long has he been a part of this? Did he have a hand in Mother's może. Death? Może miał właśnie już udział w śmierci jego matki. You're right. I know you're right. It's just... He's my father. I'm... Trzeba go zaciupić. By the gods, it's fallen! Fallen? What are you talking about? The Grey Host. They came out of nowhere. Captured the temple and the Tower of the Wolf. Ooh. We're locked out. In the sacred oil. Czas uratować miasto. I need to get down there. Follow him. Trzeba wszystkich pozabijać, a na końcu tego zdrajca. Trala. No się będzie działa sieczka, to na pewno. Kotu tempo, dobra. Czas pozabijać zdrajców. Has found a foothold. Now the city is lost. Not yet, it isn't. On your feet, Sor Thane. We have work to do. I apologize for that display. Nothing good, not that I can think of. That's unacceptable, Sor Thane. If we can't get the sacred oil to make more elixir, then we have to stop the Harrow Storm. Princess, we've kept watch. There aren't any witch pikes around the city. But you missed something. They needed the witch pikes for every other Harrow Storm they summoned. Of course. Blackreach. The Grey Host must have gained access to the temple from beneath the city. They could easily hide the witch pikes underneath our feet. We know the Grey Host has been using Blackreach to clandestinely move around Western Skyrim. Why not launch their attacks from there? Jeez, then we're going back to Blackreach. If the witch pikes are there, we'll destroy them. As a junior member of... Am I looking? The Grey Host. They had hoped to see. I know. It's just. W takiej sytuacji ona jest koronowana, jest następczynią tronu. Jeżeli ojciec jest zdrajcą, to ona odpowiada za swój lud. Nie ma sentymentów. Władca musi być mądrzejszy i ponad wszystkim. Dobry władca. No dobra, moi drodzy, to wracamy pod ziemię. Widzę, nas czeka sporo biegania. Dobra. No to cyk. Stąd chyba będzie najbliżej. Pytanie, czy zdążymy w tym odcinku to zrobić? Jest to dobre pytanie. Znaczy, my mamy czasu nagrania. 29 minut. Nie. To znaczy, że zrobimy to już w następnym odcinku. Nie chcę przeciągać. I tak ostatnio trochę przeciągałem odcinki. Chcę się utrzymać w 30 minutach, więc tutaj zakończymy. Bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. I cóż, kontynuujemy w kolejnym odcinku. Dzięki jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć.